Siemanko, dzisiaj robimy challenge w Fordzie. Robimy tak, że losujesz samochód, tylko jeszcze włączę sobie filtr, żeby nieposiadane. O właśnie, losuję sobie samochód. Dobra, w takim razie jadę od końca listy do początku i będę liczył do 5, żeby znowu nie dojechać do końca. Więc zamykam oczy i raz, 2, 3, 4, 5. I ja, serio, ja pierdzie, ale mogę go odebrać za darmo, chociaż tyle, masakra, co to jest, pierdziele, no dobra, zróbmy go pod driftowóz, weźmy sobie jakieś, zobaczmy, czy wy pomyśleli jakieś ciekawe malowania, bo tutaj mamy jakieś spoko opcje tuningowe, lol, zaraz zobaczymy, o, Jurassic World, niech będzie. Elegancko. I będziemy sobie driftować dzisiaj Range Roverem, bo to jest chyba Range Rover? Znaczy marka to jest Land Rover, ale... No nie wiem, czy to jest... To jest... Lamborghini Centenario się pokazuje na górze. Okej, bierzemy go i spróbujemy go zrobić stance, robimy go drift i zobaczymy, co się stanie. Oczywiście wymienimy mu felgi na jakieś kozackie. No, samochód jest, wydaje się... Niezbyt dobry do driftu, bo wydaje się krótki, ale silnik mamy ustawiony z przodu, co już mi się podoba na starcie. No nie wiem, zobaczymy, tak? Silniczek sobie mamy, o, coś tutaj ma. Jaki kurde drobiazg. Zaraz to porobimy, popsutą kierownicę ma. Okej, wygląda sobie tak, no nie jest najgorzej. Chodźmy sobie zobaczyć, co da się z nim zrobić. Chodzi mi o wizualne ulepszenia, bo te takie mocy to tam nie będę wam pokazywać, sam zdać. Pyk, pyk, pyk. O, właśnie. Musimy mieć tutaj czysty styl, moi drodzy. Czysty styl. Z regulacją, mam taki spoilerek. Z regulacją na górze. Nie, bez regulacji, czysto tu musi być. Drabinkę możemy sobie zainstalować. Spoko. Progi. Aha. Możemy mieć chlapaki z tyłu. Nie. Bez takich. Oponę może. Nie. Bez takich. Dobrze. To zobaczmy teraz, jakie mamy tu opony. O, fuck. Możemy mieć tylko terenowe opony. Jo, dupca. I co teraz? Mamy trochę przerąbane. No nic. Nie takie rzeczy się już robiło. Chodźmy teraz, wybierzmy sobie jakieś felgi do tego samochodu. Pod drift oczywiście. Szkoda, że można tylko... O, idealnie. Szkoda, że można tylko terenówki dać. Ale można zwiększyć... Fantastycznie. Można zwiększyć wielkość tych... Tutaj jest zbugowane nawet są trochę te felgi. Nie, no dobra, przesadziłem z tą wielkością. Dajmy sobie takie. O, już wyglądają okropnie. W ogóle coś się zbugowały te felgi. Dziwnie to wygląda. Nieważne. Ważne, że w ogóle wygląda. Z tyłu dajmy sobie takie wąskie trochę kapcie, z przodu dajmy szersze. Fajnie, że w tej grze w ogóle widać, jak one się poszerzają, prawda? Okej, ja sobie to szybko stuninguję. Zrobiliśmy sobie swapa na 6-litrową V8. Prawdę mówiąc, nie wiem, gdzie to pod tą maską ten silnik by się zmieścił. Ale ten samochód wygląda ogólnie cały na bardzo duży, więc ta maska proporcjonalnie może wydaje się mała, ale w rzeczywistości może jest właśnie bardzo duża. Ej, kij go wie. Chodźmy przetestować, zobaczmy co się stanie. Wygląda okropnie, ale było to losowanie na ślepo, więc no... Jako ślepy człowiek... Trzeba przyznać, że coś tam wylosowałem. Nie mogę powiedzieć, że dobrze. Wygląda okropnie, do dupy. Wygląda... Nie będę wam mówił, jak, bo może jecie, no. Ale wygląda źle. Brzmi spoko. Jezus Marias. What the fuck. No jak zwykle. Ale nie, coś się dzieje, coś tam lata. Jeszcze nie mamy oczywiście dostosowania driftowego, więc trzeba tutaj szybko to porobić. No i proszę, delikatny stens. Heee. Co myślicie, że samochód nie ruszy z szóstki? Ruszy. Ha
O, jak ja uwielbiam tę grę, naprawdę. Jakie tu można rzeczy robić z tymi furami. Masakra. Ale jest to w takim dobrym smaku jeszcze, no nie? Znaczy, czasami robi się te furki tak, że to już nie jest w dobrym smaku, ale w tym wypadku jeszcze ten dobry smak, powiedzmy, że jest. Mamy dostosowanie drift. O, Porsche nas tu próbuje. Co? Spaduwa, kurde. Nie ma, powiesz, takim Range Roverem, co dopiero z Jurassic World wyleciał, a tu pyk, nie ma, Porsche'owe zjadę na śniadanko. Dobrze, no bo my tu wcale nie będziemy się ścigać tym fantastycznym samochodem, supersportowym, hiper samochodem. My będziemy driftować. Po to, żeśmy go zrobili. I akurat chyba jesteśmy na strefie driftowej. WoW. Jak to wygląda? Ej, ogarnijmy sobie tą strefę driftową, co? Ej, tutaj taki chargerek fantastyczny. Czy Charger, czy Challenger? Chyba Challenger był. Mi się mylą te dwa modele. Challenger. Spróbuj sobie tą strefę driftową. Wygląda na to, że ten samochód nadaje się do niej fantastycznie, bo jest bardzo szybki. A tutaj mamy delikatne łuki. What the fuck? Jeden ślizg, 34 tysiące punktów. No nie ma się co dziwić, jechaliśmy dosyć szybko. Tylko tutaj mam tak naprawdę dwa zakręty i takie dwa bardzo łagodne łuki. Coś nie. Wow, długa ta strefa. Ja tu muszę uderzać częściej, bo ona jest naprawdę długa. Wkurzajmy tylko te trafiki, ja nie mogę. Ech. No dobra, zakręcamy. Ale ja nie mogę w ogóle z tego dźwięku. Tu mogliśmy zainstalować sobie naprawdę bardzo małe silniczki. Jakieś tam rajdówki, jeden chyba 6? Czy coś takiego. Rzędowa czwórka. I mogliśmy właśnie tą V8 6-litrową. Przecież to, ja nie wiem, ten silnik powinien wystawać, kurde, na desce rozdzielczej. Nie no, bez przesady, ale pomieścił się jakoś chyba. Jedźmy. O, trochę za mocno mnie odbiło. Już bym tego nie wykontrował. Jeszcze trochę cofniemy, żeby wiedzieć, ile punktów tu zdobędę. O, i teraz. Na piątce driftować. Dajcie spokój. Strasznie responsywny jest, aż za bardzo. Osiemdziesiąt pięć tysięcy punktów. A ciekawe, ile tutaj mamy na trzy gwiazdki. Zaraz zobaczę sobie. Na trzy gwiazdory mamy. No, no, klikaj się. 80. No, kurde, już trzy gwiazdki zrobiłem tym samochodem. Nie wiem, czy to można nazwać w ogóle teraz samochód. Cholerny deszcz zaczął padać. Jakbyście to nazwali? No, ludzkowóz chyba. Okej, zawracamy. Kurde, zaraz. Bo chodzi o to, że bardzo ciężko tym samochodem jest utrzymać drift. Taki ładny, gładki, taki jak ja właśnie lubię. Nie trzeba tak właśnie szarpać, nie trzeba robić takie arabskie drifty. Reduction. Teraz tu stówę dowalimy. Ty, ale właśnie. Ponieważ on robi takie bardzo responsywne drifty, nie leci tak w ciurku, w ciągu, jak ja lubię właśnie, tylko jest taki strasznie responsywny, to dlatego właśnie możemy robić drifty o bardzo dużym kącie i z dużą prędkością. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że w każdej grze wyścigowej, w jaką grałem, liczy się kąt, liczy się prędkość. I tak w rzeczywistości też jest, to jest punktowane. No ale w grach jest to głupie trochę, moim zdaniem. Znaczy,
W rzeczywistości, jak będziemy jechać pod takim kątem dużym, to prawie na 100% przesterujemy, nie? A w grach możemy tak skonfigurować teoretycznie samochód, że nie przesterujemy. I... Dobra, teraz przesadziłem, przesterowałem. Ale wiecie co chodzi? Chodzi o to, że możemy z jednej strony na drugą w ten sposób walić. To w ogóle nie ma laga na zmianę biegu. Masakra. Bardzo dużo punktów się przez to nabija, nie? Gdyby jeszcze nie to BMW X6 chyba. Tak, jeszcze byśmy tu pocisnęli ze 120. No już mieliśmy 120 na tym. Nabite. Tylko problem taki, że patrz, jeszcze ile tu punktów ponabija. Tu chyba z 200 tysięcy jestem w stanie nabić tym gratem. Masakra, co to jest? Okropnie wygląda. Zdecydowanie nie jest to samochód driftowy. No dobra. O Jezu, ile trafoli. Musieli się tu trafić. Ja pierdzie, muszę sobie tego Challengera zrobić na drift. Tak dla samego siebie, bo kurde, fajnie wygląda ten samochód. A wydaje mi się, że na drift będzie też spoko. Oj, przesterowałem. No i nie fajnie. No i nie fajnie, Wrócek. Czemu mi nie kibicujecie, nie trzymacie kciukasów, he? I co ja teraz? Przesterowałem i dupa z driftu. A ja tu miałem nabić 6 milionów punktów. No dobra, jedźmy w plener. Jest to auto terenowe. Ma tutaj zawieszenie terenowe. Z tym, że zrobiłem z niego stens. Maksymalne obniżenie, jakie się da zrobić w tym samochodzie. Ja mam teraz, mówiłem wam, że mam w moim prywatnym samochodzie, Volvo, mam stens, bo mi amortyzatory wywaliło. Jest stens. Zwłaszcza jest takie fajne uczucie, jak się przejeżdża przez próg zwalniający, taki dosyć duży zwłaszcza, to wtedy przejeżdżam przez ten próg zwalniający i tak z przodu mi tak buja samochód, tak buuuu. Dobrze, dojeżdżamy do mojej ulubionej strefy driftowej. Uwaga, uwaga. Co to się stanie w ludzkim świecie? Czy ten samochód da radę? Czy nabijemy tu ponad 100? Ja myślę, że da radę, że nabijemy tutaj dużo punktów. Ojej, no nie ta trasa. Właśnie, co jest z tym tunelu? Ja tu nigdy nie wjeżdżałem. Wytyfy, tu jest jakiś skrót? Co? What? Ja tu nigdy nie byłem. Ej, wytyfy. Co? Ja tu nigdy nie byłem w tej grze. Ja dziękuję. Człowiek uczy się całe życie. No dobrze, ale jesteśmy przy strefie driftowej tym oto sposobem. Fajna miejscowa. Szkoda, że tam żadnego wyścigu nie ma. Strasznie, straszny wariat z tego samochodu. Tak jakbyśmy Ariela Atoma zrobili na drift. Tylko, że tu oczywiście dużo większa waga jest teoretycznie. No właśnie, ciekawe jak był Ariel Atom. No ja podejrzewam, że to w ogóle dupa, to tak jak Caterham. Jak to się czyta? Ten R500. Są tam 500 kilo waży. Widziałem go na żywo ostatnio. Nie wiem czy akurat ten model R500, ale... Dobra, powoli, musimy tu zwolnić. Redukcjon. Jezus Maria, to się samo ślizga tutaj. Ja chciałem redukcjon zrobić, a on leci do przodu, ty. Zobacz, co się dzieje. Jezu, ej. Ile punktów to nabija? 90 tysięcy, zobaczcie. Jadę jak, kurde, jakby to małpiszon prowadził ten samochód. A ja tu chyba pobiję swój rekord tym gównem. Nie wierzę w to. 131 tysięcy punktów. To jest mój rekord. Chyba nabiłem to... No też jakimś dziadem właśnie. No zobaczymy teraz. Możesz ty spierdzielaj. Ty, patrz na żletki.
Okej. Okej. No i co? Robimy sobie drifcik. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk. 120 tysięcy. Kurde, słuchajcie. Patrzcie, 130 tysięcy to jest mój rekord. A ten dziad dowalił, byle jak jadąc, 120 tysięcy, no. Jeszcze miał trochę w zapasie. Co za dziad. Jezu! Co mocno. Trzeba te mocne kąty tu nawalać. Damy radę pobić ten rekord chyba dzisiaj. Jakie to jest głupie. Masakra. No ale co? Drift to drift, nie? W ogóle ciężko ruszyć. Może weźmy sobie tu biegi, wydłużmy, o. Chodźmy sobie, dajmy tutaj, powiedzmy, żeby dwójka kończyła się na 180 km na godzinę. Dawaj, dawaj, gdzie jest ta moja myszka? Pyk. O, dajmy sobie tu tylko 3 biegi. 4. Po co mi więcej? Elegancko. No i teraz to ten. Teraz te biegi coś znaczą, a nie. O, i czwóreczka jest taka, już wiecie, muląca, nie? No i tak. To właśnie jest problem z tym zakrętem, bo w momencie, kiedy w niego wchodzimy i dodajemy gazu, to tak znosi nas do wewnętrznej i wtedy łatwo jest samochód przesterować. No dobra, próba generalna. O, trójeczka już nie jest taka hardkorowa dla tego auta. Ale co się dzieje, kurde. Patrz, patrz, patrz. Już możecie brawa bić, bo tu będzie rekord zaraz. O, ty mordesz! Wyleciał, ale 90 tysięcy, kurde, na pierwszym zakręcie pierwszej prostej. Gdybym to lepiej odwinął tutaj, rekord będzie jak nic. W końcu 139 tysięcy punktów udało się zdobyć. Jest to mój rekord osobisty na tej strefie driftu. Mam serdecznie dość tego samochodu i chcę go sprzedać i nigdy go już nie widzieć. Wykasować go ze sklepu i z tej gry, jeśli to możliwe. Mam go dosyć serdecznie. Przez dłuższy czas próbowałem nabić tutaj ponad 131 tysięcy punktów. Rekord aktualny na tej strefie driftowej należy do tego Land Rovera, seria trzecia. Okropny samochód, wygląda paskudnie, nienawidzę go i nie driftujcie nim więcej, nigdy, w ogóle. Paskuda i tyle, nie nadaje się do driftu. Znaczy, nabija dużo punktów, no, jest szalony, kurde, i właściwie sprawdźmy, ile wyciągnie. Piątka to już jest taki znaczny nadbieg w tym samochodzie. Bo tak ustawiłem sobie te biegi jakoś dziwnie, ale i tak jakoś tam się rozpędza. 300 km na godzinę w samochodzie, który zaprojektowany został co najwyżej do 40 km na godzinę. Nie wróży dobrze w rzeczywistych warunkach, więc nie próbujcie tego w domu. Raczej próbujcie to w domu tylko na konsoli lub komputerze w Fordzie Horizon 3. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Jeśli spodobał wam się, to nie zapomnijcie o łapie w górę i subskrypcji. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Hejka naklejka.